Dzisiaj mamy premierę dodatku Phantom Liberty, który dodaje do Cyberpunka zupełnie nowe drzewko relika, jednak nie jest to zwykłe drzewko. Punkty odblokowujące zdolności relika zdobywa się głównie przez pobieranie danych z terminali Militechu ukrytych w Docktown. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na film z mapką wszystkich terminali Militechu. Do zdobycia jest łącznie 15 punktów zdolności i wystarczą one w zupełności do wykupienia wszystkich umiejętności. 9 z nich można zdobyć pobierając dane z terminali Militechu, o których za chwilę powiem, a pozostałe 6 otrzymamy wraz z progresem fabuły. Pierwsze 3 otrzymujemy już podczas pierwszej misji, gdy po raz pierwszy spotykamy się z hologramem Songbird. Zaraz po wyłączeniu żonego Songbird odblokowuje nam dostęp do drzewka relika i natychmiast przyznaje nam 3 punkty do wykupienia którejś z 3 głównych zdolności. Kolejne 3 dostaniemy podczas misji 8, więc kawałek trzeba będzie przejść, ale nie spoileruję wam, aby nie psuć zabawy. Przejdźmy zatem do dania głównego tego odcinka, a mianowicie miejsc, gdzie znajdują się poszczególne punkty dostępowe Militechu. Pierwszy z nich znajdziemy zaraz obok znacznika szybkiej podróży na Kres. Street. Ten terminal nie jest totalnie w żaden sposób ukryty, ani nie jest też strzeżony przez Bargest, więc wystarczy, że po prostu wejdziemy do budynku i podepniemy się do terminala, a pierwszy punkt relika wpadnie na nasze konto. Drugi znajdziemy obok tego samego znacznika szybkiej podróży na Crest Street, jednak przy tym będzie trzeba się już trochę wysilić, bo po pierwsze trzeba będzie się przedostać przez podziemny tunel do bazy Bargestu, a po drugie trzeba będzie się przedrzeć przez oddziały Bargestu, a jest ich tu naprawdę sporo. Czeka na was tutaj także miniboss, którego Redzi nazywają chyba elitarnym przeciwnikiem, którego pasek zdrowia wyświetla się na górze ekranu. Gdy dotrzecie już do głównej części bazy, to z pewnością zauważycie coś w stylu pomieszczenia kontrolnego. Możecie do niego wejść przez główne drzwi, jednak wymaga to zdolności technicznych, ale obok powinien być też inny włas, który nie wymaga żadnych wykupionych atrybutów w drzewku umiejętności. Gdy się już do niego dostaniecie, wystarczy podpiąć się do terminalu i macie drugi punkt relika. Przy trzecim terminalu też będzie się trzeba trochę wysilić, bo tu również będzie cała masa przeciwników, których będzie ciężko ominąć. Spodziewajcie się tu też kolejnego elitarnego przeciwnika. Wystarczy wejść do tego budynku niedaleko znacznika szybkiej podróży do Luxor High Spa i gdy już wybijecie wszystkich przeciwników, wystarczy wejść po schodach do takiej przeszklonej z jednej strony strefy i raczej już na spokojnie zobaczycie terminal. Jeśli jakimś cudem jednak będziecie mieli z tym trudność, to wsłuchajcie się, bo gdy będziecie blisko, terminal będzie wydawał z siebie piszczące dźwięki. Nie przypominają one żadnych dźwięków w grze. Wydaje mi się, że przed premierą gracze, którzy mieli okazję grać w dodatek na Phantom Liberty Tour, mówili o dźwiękach zbliżonych do dźwięków relika, ale jak dla mnie podobieństwo jest raczej znikome. Czwarty punkt nie jest praktycznie w żaden sposób ukryty, stoi sobie po prostu przy drodze w tym miejscu na mapie i nie jest strzeżony przez żadnych żołnierzy Bargestu. Wystarczy więc podejść i odebrać punkt relika. Piąty terminal Militechu znajduje się mniej więcej w tym miejscu na mapie przy takiej jakby pętli, a fizycznie chodzi o ten budynek. Tu znowu będzie się trzeba trochę namęczyć, bo punktu strzeże chyba około 20 przeciwników plus oczywiście jeden z elitarnych bossów, którym w tym przypadku jest zmodyfikowany dron bojowy Arasaki. Gdy już będzie spokojnie od głównego wejścia, należy wejść po ruchomych, nieruchomych schodach i później po kolejnych w bok i już praktycznie jesteśmy na miejscu. Wystarczy wejść do otwartego pomieszczenia z manekinami i podpiąć się do terminala. Szósty terminal jest mniej więcej przy takim żółtym budynku, dawnej galerii czy cokolwiek to jest. Terminal nie jest raczej wysoko, na początku ja wszedłem trochę zbyt wysoko i musiałem zejść niżej, ale z dostaniem się do terminala nie powinno być problemu, bo są tam i zejścia, i schody, i wszystko. Terminal nie jest w żaden sposób strzeżony przez Bargę, znajduje się pomiędzy budkami sprzedawców i jakimiś innymi ruinami, podłączacie się i punkt leci na wasze konto. Siódmy punkt dostępowy jest trochę trudniej dostępny, jeśli macie wszczepy nóg z podwójnym skokiem, to zapewne będzie wam trochę łatwiej. Ja akurat miałem takie boostujące sprint, więc musiałem znaleźć inną drogę i na szczęście ją znalazłem. Wystarczyło przejść na tyły budynku, zobaczyć jak idą te pomosty łączące budynki i znaleźć jedną zawaloną konstrukcję, dzięki której potem poszło już z górki i na spokojnie dało się dostać do terminalu po krótkiej wspinaczce. Ósmy punkt relika odbierzecie z terminala znajdującego się na piętrze jednego z budynków. Droga jest prosta, wystarczy znaleźć schody prowadzące wyżej i później intuicja was już poprowadzi, albo symbol relika. Tak czy inaczej, brak żołnierzy Bargestu dookoła, łatwy punkty do zdobycia. No i dziewiąty, ostatni już terminal znajduje się na czarnym rynku, Black Markecie. Po pierwsze musicie zlokalizować stadion. Gdy wejdziecie głównym wejściem, musicie przedostać się do strefy handlowej, przejść przez wszystkie stragany sprzedawców, aż dotrzecie mniej więcej w miejsce, z którego widać taki basilisk. Wtedy musicie odwrócić się do tyłu i przejść przez taką szczelinę, wyrwę w murze i wtedy znajdziecie ostatni z terminali Militechu.
Dzięki zebraniu punktów z wszystkich punktów dostępowych wystarczy Wam punktów do wykupienia większości zdolności z drzewka relika, ale tak naprawdę wtedy już będziecie mieli prawdopodobnie wszystko, czego potrzebujecie do swojego buildu, bo brakujące punkty posłużą jedynie do wykupienia perków dla pozostałych wszczepów ramion, a wszystkich naraz nie można przecież mieć wyposażonych, więc pozostałe 3 punkty, które dostaniecie podczas 8 misji Phantom Liberty, posłużą jedynie do wymaksowania drzewka. I to byłoby na tyle w tym materiale. Dajcie znać, jak na ten moment podoba Wam się nowe rozszerzenie do Cyberpunka. Ja po pierwszej walce z bossem uznałem, że jak dla mnie w tamtym momencie dodatek mógłby się już skończyć i tak byłbym zadowolony i nie żałowałbym ani jednej wydanej złotówki. Kosmos, naprawdę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!